Witam wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się na pierwszym filmiku instruktażowym mojego wykonania. Będzie to filmik przedstawiający nam sposób na zmianę tapety na ekranie logowania do systemu Windows 7. Jak wiecie, Windows 7 ma standardowo tak niebieską tapetkę, która po jakimś czasie może się po prostu znudzić. Wydaje mi się, że czas na zmiany, tak? Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić w tym wypadku, żeby ją zmienić, to musimy znaleźć sobie jakiś obrazek, jakąś tapetę, która nam ją zastąpi, tak? To chyba jest najtrudniejsza rzecz do wykonania w całym tym procesie. Ja tutaj dla przykładu, dla tego filmiku instruktażowego zmienię po prostu tradycyjną tapetę systemu Windows, tradycyjny ekran logowania na troszeczkę inny, lekko go zmodyfikuję. Do tego celu wykorzystam programik InfraView. Jest to darmowa aplikacja do operacji na plikach graficznych. Co ja zrobię? Po prostu zmienię obrazek na czarno-biały, tak? Aby to wykonać, klikam sobie Image, Convert to Grayscale i to zapisuję Ctrl-S, jak w każdej innej aplikacji. Co jest ważne? Co jest ważne przy zmianie ekranu logowania? Plik, który wykorzystamy do nowy plik do ekranu logowania, musi mieć nazwę Background Default. Więc tutaj jeszcze dopisujemy sobie dodatkowe słowo. No właśnie. Rozszerzenie ustawiamy JPG i zapisujemy. W moim wypadku plik będzie zapisany na pulpicie. Jak widzimy, powstał nowy pliczek już po zmianach, tak? Co dalej musimy zrobić? Dalej to, co musimy zrobić, to wejść sobie na dysk systemowy. W moim wypadku jest to dysk C. Dalej do folderu Windows. Lecimy do System32. Później szukamy katalogu OBB. OOB, jeżeli się dobrze nie mylę. I teraz tak, standardowo w świeżej instalacji systemu Windows, ja mam akurat świeżutką instalację, będziemy musieli utworzyć nowy katalog. Nowy katalog będzie miał nazwę Info. Już tutaj wpisujemy nazwę, zmienił się, wchodzimy dalej. Dla tych, co nie wiedzą, tu jest pliczek z oryginalną tapetą pod ekran logowania. Tego nie zmieniamy. Tworzymy sobie info. W info tworzymy sobie folder backgrounds z S na końcu. Backgrounds z S na końcu. I do takowego folderu wrzucamy sobie naszą tapetkę. System wyrzuci nam informację, czy chcemy to na pewno zrobić. Musimy posiadać uprawnienia administratora. Oczywiście klikniemy continue, bo chcemy to zrobić, tak? Dobra, pierwszy krok mamy za sobą. Kolejny, jaki musimy wykonać, to jest dodać wpis do rejestru. System obecnie nie wie, że mamy nowe foldery, nową tapetkę, a tym bardziej nie wie tego, że chcemy z niej skorzystać. Pierwsze, co robimy, klikamy Start. W polu wyszukiwania wpisujemy sobie RecEdit. Jest to edytor rejestru. Klikamy Enter, bądź najeżdżamy myszką na, że tak powiem, programy, które nam system podpowiedział. System pyta się, czy chcemy kontynuować, bo będzie to wprowadzało zmiany na tym komputerze. Klikamy oczywiście, że tak. I co szukamy? Szukamy tak. Standardowy ekran wygląda tak. Tu jest puste prawe pole. Tutaj mamy gałęzie rejestru. My wchodzimy do Local Machine. Software, o ile się nie mylę, to Microsoft. Następnie powinien być Windows. Tak jest. Current version, oczywiście. Authentication.
logon UI i tu mamy katalog background. Ten katalog domyślnie zawiera tylko jedną wartość, domyślną. To, co musimy zrobić, to jest utworzenie nowej wartości. Ale zanim to zrobimy, dobrze jest sobie zrobić backup tej gałęzi. Na wszelki wypadek, jakby coś poszło nie tak, coś byśmy zmienili nie tu, gdzie trzeba, to wykonujemy backup rejestru. Robimy to przez kliknięcie na gałęzi, która nas interesuje, którą planujemy zmienić. Prawym klawiszem myszy klikamy później eksportuj i wybieramy miejsce, gdzie chcemy zapisać pliczek. Ja pliczek nazwę tak samo, jak się nazywa gałąź. I zapiszę ją w dokument. Klikamy zapisz. Teraz jak sobie wejdziemy tutaj w te dokumenty, to mamy pliczek rejestru. Już zapisany. Ok, jak mamy pliczek rejestru zapisany, tak na marginesie, jeżeli by coś nie poszło, to usuwamy stary rejestr i robimy dwuklik na tym, co tutaj mamy. I on się automatycznie powinien dopisać i przywrócić to, co było wcześniej. Ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Bo naprawdę to jest prosta rzecz. Tutaj zmiana w rejestrze jest naprawdę banalna. Co musimy zrobić? Klikamy prawym klawiszem myszy, nowy, klucz Word 32-bitowy. Tutaj wpisujemy sobie background. Nie, przepraszam. OM. Background. Klikamy Enter. Mamy nowy klucz rejestru. Teraz musimy wykonać dwuklik bądź modyfikuj i wpisujemy zamiast zera jedyneczkę. Jedyneczka, klikamy OK. Właśnie to, czego nie powiedziałem chyba na początku. Nowy plik, który mamy tutaj, on musi mieć rozszerzenie JPG oraz wielkość. Czekajcie, bo to jest ten kolorowy. A nas interesuje ten czarno-biały. To jeszcze raz. Windows. System 32. OB. Info. Background. To, co tutaj mamy. Rozszerzenie JPG. I to, co jest ważne. Plik. Plik, 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 plik. Plik musi być, wielkość mieć mniejszą niż 256 kB. W moim wypadku jest to 20 kB, więc wszystko się zgadza, ale mniejsza musi być niż 256 kB. Inaczej cała zmiana tapety nie zadziała. A wracając, mamy klucz rejestru ustawiony na jedynkę, to możemy już zamknąć i teraz przy blokowaniu stacji już powinniśmy mieć nową tapetkę. Dokładnie. W moim wypadku ona może nie wygląda najlepiej ze względu na to, że jest to tradycyjna systemowa tapeta. Najlepiej sobie wziąć obrazek, który ma rozdzielczość taką samą jak nasz ekran, że tak powiem, na komputerze. W moim wypadku rozdzielczość ekranu, jak sobie sprawdzę, no to jest 1851x1021. Niestandardowa wielkość, bo jest to wirtualka, ale jeżeli sobie ustawimy taką wielkość tapety jak trzeba, to ten ekran logowania powinien być o wiele ładniejszy wizualnie. Ok, to ja w takim razie wszystkim dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmik Wam przypadł do gustu, że się przydał. I w takim razie do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się, cześć.